Cześć! Z tej strony Natalia i bardzo serdecznie witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was, jak zwykle, z CAS Challenge. Mamy dzisiaj dzień czwarty. Ale, kochani, muszę Was serdecznie przeprosić za wczorajszy dzień. Ten odcinek był gotowy w sumie już wczoraj praktycznie do publikacji. Brakowało mi tylko melodii. A jak to ze mną niestety często bywa, kiedy znalazłam melodię wykorzystaną do Simowie jako emocje, do odcinka, który dodałam wczoraj zamiast tego, dosłownie dostałam olśnienia artystycznego i emocjonalnego. Im dłużej wsłuchiwałam się w tą melodię, tym bardziej widziałam przede wszystkim dwa kolory. Zielony i fioletowy. Oczywistym był więc fakt, że Pocahontas, którą tutaj teraz tworzę, kompletnie mi do tego nie pasuje. To znaczy tak, w tej animacji drzemie magia, ale do niej przejdę za chwileczkę. Po prostu musiałam wylać z siebie to, co czuję i mam nadzieję, że w odbiorze było dla Was kojące i przyjemne. Jeśli ktoś przy tym zasnął, to bardzo mnie to cieszy. A teraz przejdźmy do Pocahontas. Jest to zdecydowanie moja najbardziej ulubiona księżniczka Disneya. I w ogóle jedna z najbardziej ulubionych bajek. Ta magia, o której wspomniałam wcześniej, jest zaklęta w całokształcie. Całe plemię połączone z naturą, ich zaufanie, empatia, obyczaje i ta muzyka. W zasadzie, gdyby nie to, że tworzyłam Pocahontas, prawdopodobnie nie byłoby wczorajszego odcinka Simowie jako emocje, ponieważ jest to ze sobą bardzo mocno powiązane. Sam początek, który tam słyszycie, miał być do tego filmu. Więc obie te postaci bardzo mocno ze sobą współgrają i są swoim uzupełnieniem. A co do samej Simki, którą teraz tworzę, teraz już wiem, że powinnam zmienić jeszcze to i owo, także prawdopodobnie jeszcze ją dopracuję. Swoją drogą wszystkich tych Simów udostępniam w swojej galerii na Originie. Możecie mnie znaleźć pod nazwą Jumowata, tak samo jak nazwa mojego kanału. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tematu całej tej animacji. Już jako dziecko, kiedy pierwszy raz miałam styczność z Pocahontas, wiedziałam, że w jakimś stopniu mogę się utożsamić z tą postacią. Odkąd pamiętam, kocham zwierzęta i rośliny. Lecz to, co jest najpiękniejsze, to to, że musiałam dorosnąć do tego, żeby zrozumieć zupełnie inny przekaz, jaki ta bajka daje. Teraz rozumiem oczywiście dużo więcej i jeszcze bardziej osobiście odbieram całą tą produkcję. Koniecznie muszę sobie to odświeżyć, więc prawdopodobnie teraz w weekend obejrzę Pocahontas. Dziękuję Wam bardzo za obecność i generalnie za to, że tak miło odebraliście moją twórczość. W komentarzach niesamowicie mnie wspieracie, co naprawdę dodaje mi pewności siebie, i aż mam ochotę działać i tworzyć i wymyślać coraz to nowsze historie. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i chcesz zostać ze mną na dłużej, to zapraszam do subskrypcji kanału. Zostaw łapkę, komentarz, kliknij dzwoneczek i wszystkie te ble, ble, ble. Linki będą w opisie do moich społecznościówek i teraz żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie. Pa!